Książka jest połączeniem oryginalnego tekstu Mieczysława Orłowicza, tych fragmentów jego przewodnika, które dotyczą sensu stricto w armii. No i reszta to są uzupełnienia napisane przez różnych autorów. Chodziło nam o to, żeby uwspółcześnić ten tekst i zaktualizować informacje, które podawał Orłowicz. Orłowicz był w armii i Mazurach Pruskich przed I wojną światową i zaraz po tej wojnie, a więc te informacje miał sprzed 100 lat. Wiele się zmieniło, szczególnie tutaj II wojna światowa, ten front, który się przewinął przez Prusy Wschodnie, dokonało sporych zmian w nie tylko w sferze materialnej, ale także kulturowej, jeżeli chodzi o nasz region. Stąd różne uzupełnienia, współcześnienia, tak aby to był przewodnik jak najbardziej aktualny, jak najbardziej adekwatny do obecnej sytuacji, tak żeby turysta podróżując z tą książką wiedział, czego szuka i mógł to znaleźć.